Dzień dobry, to ja mówię. Początek, krótkie wyjaśnienie. Proszę Państwa, dlaczego sobie siedzę na tle kominka, nie dość, że wygaszanego, to jeszcze pełnego śmieci. Siedzę sobie z dwóch powodów. Po pierwsze, proszę Państwa, nie dam się nabrać. Już raz się dałem nabrać w zaklinanie wiosny. Poszłem na zewnątrz, przeziębiłem się i później się kurowałem, także wódki nie mogłem pić prawie, że przez dłuższy czas. Po drugie, proszę Państwa, robię to, co Państwu odradzam, czyli co jakiś czas zaglądam do tych nieszczęsnych pogód, prognoz pogód 10-dniowych i tam jest biednie, tam nie zaglądajcie nadal. Aha, mówiłem, że dwa powody podam, no i znowu coś nie tak poszło, bo podam trzy. Trzeci powód jest taki, że jestem, proszę Państwa, miłośnikiem przyrody. Ja nienawidzę ludzi, którzy na przykład zaśmiecają las, albo którzy bezsensownie rozsypują tam śmieci, albo marnotrawią jedzenie, czy tak zwane surowce wtórne, które się da przerobić albo wykorzystać. No, nie wyrzucam papierów do śmieci, wyrzucam do kominka, bo to pozostawia niewielki ślad węglowy. I proszę Państwa, co? Jest taka naturalna segregacja, która w dodatku jest dodatkową oszczędnością, bo nie chcielibyście Państwo wiedzieć, ile ja tutaj płacę za śmieci, a zresztą mógłbym Wam powiedzieć, bo pewnie macie to samo. A jak macie to samo, to nie będę Wam mówił. Nie będziemy się nawzajem dołować. No i wreszcie, proszę Państwa, to już po czwarte nawet. Przeczytałem parę chwil temu taki tweet, który zrobił na mnie wrażenie. Możecie się zdziwić, że zrobił na mnie wrażenie. Otóż pan Możdżonek, to pewnie kojarzycie, no powinniście przynajmniej, reprezentant Polski w siatkówce. Jeden z takich mądrzejszych. Jeśli już mówimy o kategorii celebrytów, bo on się trochę tą celebrytkę teraz bawi, no ale powiedzmy, że to człowiek, no chociażby w czasach pomoru zachował się przyzwoicie, to już jest bardzo duży plus i bardzo duża weryfikacja. No i zrobił sobie taką fotkę na tle opony od traktora, i bo zaangażował się w jakąś tam akcję sprzątania w lesie. No ja sobie, proszę Państwa, przypomniałem jako stary oponiarz, jak to drzewie bywało, kiedy jeszcze nie obowiązywały nas standardy Zielonego Ładu i inne 50-40-50. Otóż, proszę Państwa, pracując w zakładach wulkanizacyjnych, a pracowałem w dwóch, to były takie porządne zakłady oponiarskie, że ekskluzyw, można by powiedzieć, we Wrocławiu, gdzie absolutnie nie kojarzące się z takimi typowymi norami, jak to zawsze kiedyś się kojarzyły te wulkanizatorzy, to tam można było niemalże jak do hotelu wejść i poziom usługi też był bardzo, bardzo wysoki. No nieważne, w każdym razie, proszę Państwa, nawet w takich ekskluzywnych zakładach płacono klientom, w niektórych, nie, płacono to przesada, nie płacono, ale każdy klient mógł zostawić opony zużyte za darmo. I to jeszcze, proszę Państwa, serwisanci walczyli o to, żeby klienci zostawiali te opony za darmo. Ja już nie będę mówił z jakich powodów, ale Państwo też się możecie domyślić, bo te, no nie do końca zużyte opony, ale to też nie było jakiejś tam wielkiej jazdy po bandzie, no ale wiadomo, że zawsze znalazł się też jakiś klient, który jeszcze uznał, że na tym da się pojeździć. Tak czy inaczej, proszę Państwa, to zużyte ogumienie było od klientów odbierane za darmo. Mało tego, ciężko było gdzieś znaleźć po lasach, po krzakach, po rowach zużytą oponę. Dlaczego? A dlatego, że były firmy, które za takie opony płaciły. Do każdego zakładu wulkanizacyjnego podjeżdżały, do nas podjeżdżało tam, proszę Państwa, po trzech, czterech i więcej. Mieliśmy no, takich akwizytorów wręcz od tych firm utylizacyjnych, czy firm, które zajmowały się recyklingiem, i oni płacili. Te firmy z kolei płaciły zakładom wulkanizacyjnym za to zużyte ogumienie. Wszyscy byli, proszę Państwa, szczęśliwi. Mieliśmy pełną ekologię. Słowa, którego ja nie cierpię, bo to zostało, raz, że to neologizm, dwa, że zostało to pogwałcone na tysiąc sposobów. Wszyscy, proszę Państwa, byli zadowoleni. Wszyscy.
Klienci będą musieli płacić za zostawianie zużytego ogumienia, oponiarze, którzy mieli z tego pieniądze, firmy, które na tym zarabiały, leśnicy, którzy nie musieli przypomnieć celebrytów sprzątać lasów przynajmniej z ogumienia. A teraz, proszę Państwa, jest tak, że jak jedziecie do warsztatu wulkanizacyjnego, to musicie zapłacić. Ja nie znam, to mnie zszokowało w tych pierwszych początkach, kiedy nagle to się wszystko pozmieniało. A w tej chwili to nie znam warsztatu wulkanizacyjnego, który wam przyjmie opony, jeśli za to nie zapłacicie. I to wcale nie są jakieś takie małe pieniądze, chyba 10 czy 20 zł się za to płaciło. Przepraszam. I dlaczego tak się dzieje, proszę Państwa? Dzieje się dlatego, ponieważ mamy właśnie 50-40-50 i inne zielone łady i inne przepisy, które postawiły to wszystko na głowie. Efekt? No efekt jest taki, że natury ludzkiej nie oszukasz, przynajmniej u części ludzi, czego ja absolutnie nie tylko nie pochwalam, ale potępiam, bo tych wszystkich, którzy wyrzucają jakieś lodówki, pralki, telewizory, opony do lasu, proszę Państwa, to wybaczcie dosadne obrazowe porównanie, przywiązałbym za jaja i czołgał po rozbitym szkle. Bo to jest, proszę Państwa, według mnie upadek, naprawdę upadek moralny i intelektualny. Państwo może się dziwi, że ja dość radykalnie do tego podchodzę, no ale ja po prostu to widzę i sprzątam po tych gamoniach i to jest fatalne, no bo kiedy wchodzicie do lasu, no wszyscy wchodzą do lasu po to, żeby sobie odpocząć, po to, żeby zobaczyć zupełnie inny krajobraz, poczuć się w zupełnie innym klimacie niż w otaczającym na przykład miejskim syfie, gdzie tych surowców wtórnych, nazwijmy je, nie brakuje. No ale proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę, natury ludzkiej nie oszukasz. Część ludzi zawsze będzie szła na skróty, zawsze będzie wybierała te najprostsze rozwiązania, bez względu na to, że te lasy w tej chwili też są monitorowane, to musicie Państwo uważać, jakbyście mieli ochotę na jakieś tam uniesienia, na przykład romantyczne z małżonką czy ze starą, to musicie uważać na kamery ukryte. Ja to wiem z rozmów tutaj z lokalnymi leśnikami, oni te kamery ustawiają nie po to, żeby was podglądać, ale po to, żeby właśnie wyłapywać takich, no ale nagrywa wszystko, po to, żeby właśnie łapać takich bandziorów nielubiących przyrody, no i oczywiście kłusowników, czy też tych, którzy zajmują się nielegalną wycinką drzew. Natury ludzkiej nie oszukasz. I to jest, proszę Państwa, puenta dzisiejszego odcinka. My możemy sobie tu zaklinać rzeczywistość na tysiące sposobów. Możemy narzekać i musimy narzekać, bo to, co się wokół nas dzieje, tylko i wyłącznie do narzekania się nadaje. Ale pamiętajcie Państwo, na końcu zawsze jest ludzka natura. I wszelkie budowanie człowieka radzieckiego, człowieka europejskiego, człowieka nowoczesnego, człowieka ekologicznego, czy innego człowieka, który z człowiekiem nie ma nic wspólnego, zawsze, czy nad człowieka i pod człowieka, zawsze się kończy, proszę Państwa, totalną porażką. Myśmy przez te rozmaitego rodzaju ideologiczne, pseudofilozoficzne porządki moralno-intelektualne przechodzili w dziejach ludzkości wielokrotnie. Przepraszam, na najświeższe porażki to chociażby wielka rewolucja seksualna z czasów, z lat 60., 70., czyli ta rewolucja hipisowska. No mieliśmy wszyscy żyć w komunach i każdy z każdym. No jak wiecie, mimo wszystko i mimo silnych starań, to oczywiście się przepoczwarzyło w tej chwili w te prądy tęczowe, no ale jak wiecie, proszę Państwa, w 90 kilku procentach, no jednak mamy do czynienia z tradycyjnym porządkiem, z tradycyjnymi rodzinami, czy nawet ze związkami, które niekoniecznie są małżeństwami, no ale żyją w porządku takim, który można nazwać normalnością biologiczną i po prostu ludzką. Także jeśli mamy już zaklinać wiosnę w jakiś metaforyczny sposób, czyli optymistyczny sposób, no to ja gwarantuję Państwu. To nie jest jakieś pustosłowie. Daję Państwu pełną gwarancję. Jak już umrę, ktoś tutaj będzie oglądał ten filmik, to niech sobie przypomni, że to było proroctwo wypowiedziane przez chłopa z Biskupina. No jak mówi się w internecie, to je, bo musi.
Każde działanie, które jest wbrew ludzkiej naturze, wcześniej czy później kończy się spektakularną porażką i budowanie człowieka ekologicznego zakończy się taką samą porażką, jak budowanie człowieka radzieckiego. To mówiłem ja, Piotr Wielgucki z Biskupina, i proszę mnie wobec mnie wyciągnąć wszelkie konsekwencje, jeśli się pomylę, jeśli to, co mówię, za kilkanaście czy może kilkadziesiąt lat się nie sprawdzi. No, to cykle niestety są długie. No, wiecie państwo, komunizm trwał, a właściwie jeszcze gdzieniegdzie trwa, ale w takim, no, użyję idiotycznego, zupełnie nieadekwatnego słowa, rozkwicie, no to trwał prawie 70 lat. Proszę państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Ekologii nie cierpię, natomiast to, co nas otacza, przyrodę, naturę, trzeba szanować, łącznie z naturą człowieka. Nie tolerujcie państwo, nie miejcie litości dla tych wszystkich śmieciarzy, którzy rzeczywiście wpływają na jakość naszego życia. No proszę państwa, no nikt nie chce wdychać toksyn. Ja tak jak oczywiście dzień w dzień praktycznie obnażam te absurdy związane ze śladem węglowym, no to też mnie doprowadza do szału, kiedy sąsiad jeden czy drugi, no tutaj akurat tego nie ma w Biskupinie, bo tu mamy dookoła chrust, no ale w mieście moim rodzinnym, gdzie mieszkam, no to te dzielnice cudów, przez które przechodzę, no to ten charakterystyczny smród palonego plastiku i różnych innych świst jest nie do podrobienia. To się w noża rzuca zawsze. No, i nie może być wśród ludzi cywilizowanych, inteligentnych akceptacji dla tego typu zachowań, bo to jest barbarzyństwo. No to jest barbarzyństwo. Natomiast wszelkie próby tworzenia jakiegoś cyborga z człowieka podporządkowanego ideologicznym czy politycznym regułom, kretyńskim, kompletnie stojącym wbrew ludzkiej naturze, to jest, proszę państwa, kwestia czasu. To oczywiście jest bolesne. Różne pokolenia się na różne idiotyzmy załapywały, ale to nigdy, proszę państwa, nie było trwałe. Nigdy. Jak sobie prześledzicie całą historię ludzkości, to bardzo szybko dojdziecie do wniosku, że to, co mówię, jest prawdą. No i kwestią czasu pozostaje, kiedy ten idiotyzm, który jest oczywistym idiotyzmem i całkowicie przeczącym naszym naturalnym zachowaniom, naszym naturalnym potrzebom, również upadnie. Nie wiem, czy za mojego życia, ale jestem więcej niż pewien, proszę państwa, że upadnie. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.